Nastolatki często wchodzą w konflikty z rodzicami lub ukrywają przed nimi swoje tajemnice, budując chociaż częściową niezależność. Kiedy matka 11-letniego chłopca, który odebrał sobie życie, zdecydowała się sprawdzić jego telefon, była w szoku. Szybko odkryła powody dramatycznego kroku syna. Nastolatki w okresie młodzieńczego buntu najczęściej nie chcą dzielić się z rodzicami wszystkimi szczegółami swego życia. Nawet w rodzinach, w których dziecko najczęściej utrzymuje bardzo dobry kontakt z opiekunami, może dochodzić do tragedii na tym tle. Do takowej doszło w gronie najbliższych 11-letniego Tysena Benza. Nastolatki często ukrywają przed rodzicami wiele sekretów. Chłopiec ukrywał przed rodzicami, że spotyka się z nieco starszą od siebie dziewczyną. Opiekunowie przekonywali, że para jest zdecydowanie zbyt młoda na randki, dlatego też powinna z nimi poczekać. Tysen nie chciał jednak zrezygnować z relacji, dlatego też zdecydował się kupić telefon na kartę i w tajemnicy przed dorosłymi pozostawać w kontakcie ze swą nastoletnią miłością. Po jakimś czasie doszło jednak niestety do naprawdę tragicznego zdarzenia. Chłopiec z niezrozumiałych dla rodziny powodów popełnił samobójstwo. Matka 11-latka chciała więc za wszelką cenę odkryć, co doprowadziło go do tego dramatycznego kroku. To właśnie w ukrywanym telefonie znalazła prawdopodobną odpowiedź. Dramatyczny żart, jak się okazało, dziewczyna nastolatka wpadła na zadziwiający, podły pomysł. Zdecydowała upozorować swoje samobójstwo, chcąc przy tym, aby chłopak koniecznie w nie uwierzył. Niestety Tysen dał wiarę zapewnieniom znajomych nastolatki i tuż po otrzymaniu tragicznych dla siebie wieści odebrał sobie życie. Jak się ostatecznie okazało, wieści od dziewczyny, opublikowane na portalu społecznościowym, miały być jedynie żartem. Dzisiaj grzeje, 1. Policjanci zabrali autostopowicza z pobocza. Chwilę później na jaw wyszła niewiarygodna prawda, trafił za kratę 2. Gwiazdor Disco Polo zrobił dziecko 16-latce. Mało kto zdawał sobie sprawę z jego zachowania. Matka chłopca nie ukrywa, że jest zszokowana jego krokiem. Przyznaje, że zawsze miała dobry kontakt z synem, dlatego też nie jest w stanie pojąć jego zachowania oraz dramatycznej decyzji. Jednocześnie nie może zrozumieć działań nastolatki, która swoją lekkomyślnością pchnęła jej dziecko do samobójstwa. Najlepsze newsy dnia, źródło, Webnewsy. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.